Cześć, z tej strony Gustlik. Witam Was bardzo serdecznie w materiale, w którym będziemy kontynuować naszą wyprawę rozpoczętą filmem o bunkrach na Helu. Tym razem naszym celem będzie Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. Zapraszam do oglądania. Sama wystawa została podzielona na dwie części. W środku muzeum oraz na część plenerową. Samo zwiedzanie możemy rozpocząć jeszcze przed zakupem biletów, albowiem przy kasach ustawiono pierwsze eksponaty, na przykład działka oraz morskie miny. Rozpoczynając zwiedzanie ekspozycji, witają nas dwaj operatorzy polskich jednostek specjalnych, a konkretnie ich manekiny. W muzeum byłem w sierpniu roku 2017 i wówczas to mogliśmy podziwiać wystawę Wielkie Dni Małej Floty w malarstwie Adama Ferki. Była to seria obrazów poświęconych tematyce walki na morzu. W muzeum możemy podziwiać różnorodne uzbrojenie lotnicze oraz morskie. Tutaj widzimy niemiecką torpedę lotniczą F-6B z okresu II wojny światowej. Dalej możemy zobaczyć radzieckie pociski rakietowe typu powietrze-powietrze, R-3R, R-13M, a także R-60. Ten ostatni, pomimo tego, że powstał w latach 70., to nadal jest używany przez siły zbrojne wielu państw. Stanowi on uzbrojenie np. samolotów myśliwskich z rodzin MiG, Su i Jak, a także śmigłowców bojowych. Jednym z ciekawszych, chociaż niepozornych eksponatów i bardzo łatwym do przeoczenia jest okręt podwodny Błotniak, czyli tajny polski projekt z lat 70. Był to miniaturowy, jednoosobowy stateczek przeznaczony do działań dywersyjnych, do działań specjalnych. Nurek przebywał w zalanej kabinie wodą i mógł niezauważony zbliżyć się do wrogiego statku, na przykład w celu podłożenia ładunków wybuchowych. Bardzo interesującym miejscem jest sala poświęcona misjom zagranicznym Wojska Polskiego, a także w mniejszym stopniu umundurowaniu armii innych państw. Mamy tutaj pamiątki np. z operacji w Afganistanie, z misji ONZ i NATO na Bałkanach, te związane z działaniami polskiej marynarki wojennej na Morzu Śródziemnym oraz wiele innych. Zbiory te są naprawdę warte uwagi. Tutaj widzimy niewielką wystawę poświęconą polskim okrętom podwodnym z okresu II wojny światowej. Na szczególną uwagę zasługuje zwłaszcza bandera z okrętu ORP Sokół. Gdyńskie Muzeum to nie tylko uzbrojenie z XX wieku. Kolejną wystawą tematyczną był Świat Starych Żaglowców. Nazwa tutaj mówi sama za siebie. Duże wrażenie robił także sprzęt do nurkowania, nieco odbiegający wyglądem od tego, z jakim mamy do czynienia współcześnie. Na tym zakończymy zwiedzanie części zbiorów umieszczonych pod dachem. Oczywiście na tym materiale nie udało się nam pokazać wszystkiego, co ta placówka ma do zaoferowania. Niemniej jednak także ekspozycja plenerowa robi bardzo duże wrażenie. Jest to przede wszystkim, chociaż nie tylko, uzbrojenie używane przez Wojsko Polskie po II wojnie światowej. Największą część zbiorów stanowią działa, ale możemy także zobaczyć samoloty, radary, kotwice itd. Jest tego naprawdę sporo i na tym filmie pokażę tylko wybrane eksponaty. Znaleźć można także starsze egzemplarze, takie jak te oto armaty. Co ciekawe, wzięły one za cel plażę pełną ludzi zaznających wakacyjnego odpoczynku. Tutaj z kolei widzimy kolejne działa ustawione w analogiczny sposób. Są to armaty polowe o kalibrze 105 mm typu Schneider wzór 1926.
Tutaj możemy zobaczyć uzbrojenie do ochrony wybrzeża, czyli holowaną, samonaprawiającą się rakietę typu ziemia-woda. Zwracają zwłaszcza uwagę wielkie podpory służące do stabilizacji całego zestawu. Jest to pierwsza generacja tego typu uzbrojenia używanego przez naszą marynarkę wojenną. Marynarka wojenna to nie tylko okręty, ale to także lotnictwo morskie marynarki wojennej. W muzeum znalazło się całkiem sporo lotniczego żelastwa, mamy tutaj więc torpedy, samoloty oraz śmigłowce. Jednym z ciekawszych zbiorów jest pierwszy polski odrzutowiec, czyli samolot szkoleniowy TS-11 Iskra. Maszyna ta została po raz pierwszy oblatana w roku 1960. Poza Polską była używana przez indyjskie siły powietrzne i została wycofana dopiero w roku 2004. Tutaj z kolei widzimy egzemplarz radzieckiego myśliwca Jak-9 w wersji P, czyli wersji zmodernizowanej po II wojnie światowej. To oczywiście nie wszystko, co Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni ma do zaoferowania. Zbiory są naprawdę imponujące i każdy, kto choć trochę interesuje się historią, marynarką albo lotnictwem, znajdzie tutaj coś dla siebie. To już wszystko w tym materiale, mam nadzieję, że się Wam podobało. Zapraszam do odwiedzenia strony kanału na Facebooku. Dzięki za uwagę i do usłyszenia.